Siema, witajcie w kolejnym nagraniu. Jak możecie zauważyć, zima już ona od nas odeszła. Ładna, fajna, ciepła pogoda. Temperatura około 9 stopni, także można powiedzieć przedwiośnie. Ja już mam ciągnik przygotowany. Łukasz za chwilę podjedzie ładowarką pod przyczepę. I w dzisiejszym odcinku znów jedziemy po baloty, siano, kiszonki. No i pewnie znów powiecie, a kurde, znowu jadą po baloty, także pewnie nudny odcinek, nic ciekawego nie będzie. Ale powiem wam szczerze, że nie ma specjalnie co nagrywać o tej porze roku. Żadnych napraw póki co i dzięki Bogu takich specjalnych nie mamy, więc też nie ma co z tego tutaj nagrywać. Więc po prostu nagrywam takie życie codzienne. Dzisiaj z kolei jedziemy sobie do Barnimia. No jak mówiłem wcześniej, puścił lód, puściła zima, więc możemy sobie pojechać po baloty, które są oddalone najdalej. I taki jest, można powiedzieć, plus tego, że jak nie da się z jednej pryzmy, to da się po prostu z drugiej i tak sobie wozimy. Z jednej strony też no, człowiek tak patrzy, kurde, już te słońce wyszło, taka temperatura ciepła, można rzec, chce się wiosny. No ale z drugiej strony, nie oszukujmy się, mamy dopiero drugą połowę stycznia i tak naprawdę mogłaby ta zima jeszcze sobie trwać i mogłoby po prostu troszeczkę utrzymać się tego mrozu i tego śniegu, tak żeby zachować tą taką podstawową strukturę przezimowania wszystkich roślin. No jak wiecie, pogoda jest takim naszym niedobrą stroną gospodarowania, więc tutaj od niej jesteśmy niestety uzależnieni. Tak się właśnie zastanawiam, bo gdyby nawet już teraz ta zima odpuściła i generalnie zostalibyśmy z takimi temperaturami, czyli jakieś tam przekropne opady deszczu, no to zaraz się okaże, że zboża zaczną wołać jeść. No i co wtedy? Bo w tamtym roku minister Ardanowski wyszedł naprzeciw rolnikom. No jak wiecie, od 15 lutego mogliśmy stosować nawozy azotowe. A jak się zachowa w tym roku minister Puda, tego nikt nie wie, ale ja bym bardziej tutaj był sceptycznie nastawiony do całej sytuacji, bo niestety ten minister za nami rolnikami nie jest i do 15 marca będziemy musieli zapewne czekać z nawozami. Co wiąże się z tym, że jeżeli faktycznie ruszy wegetacja, no to będą braki i może się tutaj troszeczkę wszystko komplikować, ale na razie czarnego scenariusza nie zakładam, jest na pewno lepiej jak w tamtym roku, bo spadł śnieg, był mróz i troszeczkę tej wody mamy w gruncie więcej, więc jakieś tam zapotrzebowanie i magazyn wody na pewno w tym momencie u nas jest i tutaj tego spokojnie się nie będę bał. O, coś tu mamy, jakąś awarię na drodze. Wystawiony trójkąt. To tak w niebezpiecznym miejscu, bo mamy przejście dla pieszych, mamy zakręt. I dobre pytanie, co kierowca w danej chwili powinien zrobić? No nie mamy wyjścia, tylko trzeba po prostu wyminąć dany pojazd. Widzę, że pan ma flaka z przodu, także troszeczkę zabawy jest. Także słuchajcie, ja lecę sobie z powrotem, znaczy lecę, no jadę dalej po baloty. Łukasz już jest troszeczkę dalej ode mnie, bo nim sobie przygotowałem kamerkę, to trochę mi czasu zeszło. Dlatego jedziemy, dojadę na miejsce i może dam kamerkę Łukaszowi. No to coś wam ciekawego może opowie. No i dotarli, słuchajcie, na miejsce. Jak widzicie, w stogu na Barnimiu jeszcze białych kulek jest troszeczkę do zabrania. Kulek, których większość z was po prostu nie może strawić, przeboleć, ale to jest wasz problem, my tak działamy, tak robimy. Uuu, jak tu wieje i tak jest dobrze. Dobra, zgodnie z obietnicą idę dać kamerę Łukaszowi, coś wam dzisiaj może ciekawego pomarudzi, opowie, także zobaczymy. Ale zanim przejdę, idę jeszcze zrobić Łukaszowi linkę, znaczy linkę, łańcuch, bo na dziurach one się potrafią odpinać, muszę coś tu lepszego wymyśleć, zobaczymy co. Także widzicie się z Łukaszem. Cześć wam wszystkim, z tej strony Łukasz. Widzimy się praktycznie w tym samym miejscu jak miesiąc temu. Mój udział w filmie. To nie znaczy, że tyle czasu krowy u nas nie jadłem, po prostu była zima, śnieg, no i tak ciężko z daleko jeździć. Dlatego braliśmy spod domu, tam mamy też stuk zrobiony i tak było wygodniej. Zenek jechał ciągnikiem, ja jechałem samą ładowarką i
ten, ogólnie chory jestem cały czas na tak zwanej porady telefonicznej. Chyba to nie zdaje. Nie mogę się po prostu wyleczyć, mam kaszel i już troszeczkę mnie to wszystko męczy. Dlatego nie polecam teleporad. Ale no to taką mam sytuację, jaką mamy w państwie, w Polsce, więc inaczej niestety nie może być, ale nieważne, to sprawy rolnicze. Mam, no co, no, czuć już wiosnę, 8 stopni. Wiadomo, że to jeszcze nie wiosna, jeszcze pewnie zima przyjdzie, zaskoczy nas po swoimi tymi pazurami. Co do przezimowania, co do mrozów, u nas było u mnie, tam gdzie ja pomiary robię, minus 17, z tym, że w innych częściach gminy najprawdopodobniej jak wjechałem, to było 3 stopnie różnicy, więc no do 20 mogło dojść. Akurat zboża fajnie wzorcowo, można powiedzieć, były skartowane, bo co tydzień praktycznie, nie co tydzień, tylko codziennie jakiś tam przymrozek, więc one tam były, sobie świetnie poradziły, do tego pokrywa śnieżna, więc na pewno nie powinno mi się niewiele stać. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Bywały, że w lutym było minus 20 i bez śniegu i to nam wymarzły, chociaż ja mam odmiany niby mrozoodporne, ale zobaczymy, jak to wszystko. Jak to wszystko będzie. Chciałoby się ogólnie pojechać już w pole. My tak naprawdę nie mamy za bardzo co robić w tym polu, bo wszystko zostało w większości zrobione na jesień, oprócz nawozów. Siewy to będą takie, można powiedzieć, symboliczne. Na pewno będziemy wałować łąki, jak się jakoś to wszystko na chyba do któregoś, nie wiem, ci ludzie mają do rolno-środowiskowych, muszę doczytać, do kiedy można je wałować. To będziemy wałować wszystkie, tak jak rok temu, bo żeby nie skakać przy zbiorze. Ogólnie widziałem, robi się znowu afera z tymi całymi portalami na Facebooku przeciwko hodowcom. Wiecie, ja ogólnie też udostępniałem, ja mam tą stronę już ponad rok czasu, więc mniej więcej wiem, o co im tam chodzi. Chodzi im tylko o zasięgi. Im więcej bzdur nagada, tym więcej wy się nakręcicie. I mają wtedy zasięgi. Zasięgi są generowane. Teraz widzicie, w większości, jak ludzie nie mają pomysłu na siebie, na swoje życie, nie chce im się przede wszystkim pracować, no to robią takie akcje, zrzutki. Robią takie kontrowersyjne sprawy, żeby tych rolników rozcieczyć, nie? Bo widzę teraz po tych akcjach, dużo rolników komentuje, zobaczcie, co sprytnie zrobili, co niektóre komentarze udostępnili. W sumie bez tam rewelacji, myślałem, że będzie gorzej. No ale w taki sposób jeszcze to wykorzystałem, jak my się chcemy bronić. Mi się wydaje, że aparat państwowy powinien na tym zapanować, pomimo tego, że jest wolność słowa, ale poza takie rzeczy już chyba powinny być jakieś kary. No, jeżeli nawet pod jednym komentarzem ktoś tam napisał, że jest hodowcą, a ktoś mu napisał, zajmie się legalną robotą, no to już jest trochę podżeganie do podżeganie do spraw, których do nienawiści, no. Tak. Ja ogólnie już robiłem tak, że w tym wszystkim portalom rolniczym udostępniałem te ich posty, ale stwierdziłem, że oni się tym karmią, tak? To jest ich tak zwany budulec tej strony, tego całego, tej całej rodziny społecznościowej, którą oni tworzą. Więc już to zaprzestałem, bo to nie ma sensu, to i tak jeszcze się odwraca przeciwko rolnikom, jak to ma pomagać. Jest grono ludzi, którzy szanują zawód rolnika, my sam szanujemy, więc no trudno, tak? Jeżeli ktoś tego nie wyreguluje, jeżeli Facebook nie zacznie nad tym panować, my nie jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić, ponieważ to jest świat wirtualny, który jak teraz sami widzicie, ktoś mi ostatnio dał linka do podżegania tam, że ktoś kogoś odwiedzi z youtuberów. Uważam, że jest to trochę już przegięcie, że
no takie rzeczy się grozi, tak, że są groźby sądowe, tam inne, tam troszeczkę dystansu do siebie ludzie, bo to chyba nie na tym polega. Fakt, że no ktoś ma na to pomysł, na filmiki, w różny sposób to robi, no trudno, no to jest jego pomysł. Tak, warunki internetowe czy globalne pozwalają mu na to, żeby w ten sposób istnieć, w ten sposób, więc no tylko się chwalić, że ktoś ma na to pomysł, tak, że można, że po prostu sobie radzi. Proponuję tym ludziom, którzy tak w ten sposób podchodzą do tych spraw, no też niech robią. My ogólnie pokazujemy filmiki z naszej pracy, tam czytam komentarze, że fajnie, że pokazujecie to, co jest, powiem, no taki był warunek, żeby tworzyć te filmiki, żeby pokazywać tak naprawdę, czym my się zajmujemy. Praktycznie no mogę teraz swój przypadek dać, no ze zwykłej gorączki, zwykłego kaszlu, można powiedzieć, trzeci tydzień się męczę. Głównie z tego powodu, że nie mam czasu się położyć. Teraz to były te mrozy, no trochę jeszcze się za to doprawiłem. Strasznie się z tym męczę, no ale no są pewne rzeczy, no dla tych, co być może nie znają tak naprawdę rolnictwa hodowlanego, te krowy, no tak mnie trochę boli, jak wypisują na tych stronach, że to jest sposób, że my tylko myślimy o tych ich zabiciu, o pieniądzach. Słuchajcie, no odwiecznie, ja od dziecka, my mamy bydło, więc no nie wiem, no jaki był warunek, no na pewno, żeby ją dobrze sprzedać, tak? No to jest sposób, no to też jakiś sposób na życie, no przecież uwierzcie mi, że nikt hobbystycznie jak psa czy koda by nie trzymał krowy w bloku. Dlatego no, apeluję, żebyście pomyśleli, co niektórzy, co tak myślą, że można hodować bydło hobbystycznie. No nie można, tak jak nie można produkować samochodów hobbystycznie, jak nie można innych rzeczy hobbystycznie, jak nie wiem, leczyć też nie można hobbystycznie, bo każdy chce na tym zarabiać, no. Dlaczego lekarze pobierają pieniądze za leczenie? No bo muszą z czegoś żyć, jak samo i my wszystkie rzeczy, jakie robimy, żeby jeszcze to bezkosztowo było robione, tak? No niestety koszty są coraz droższe. Do wyprodukowania tego mleka, tego kilograma tej wołowiny czy wieprzowiny. Jak widzicie, też tragedia się stała. Słyszeliście zapewne gdzieś tam w Polsce, nie pamiętam miejscowości, spłonęło tyle krów. Tam jest organizowana rzutka, do której zachęcam. Jak można zauważyć po zdjęciach, była to nowa obora. Bardzo tak, dziwi mnie, co się stało, bo od razu sobie pomyślałem, pewnie jakaś tam stara papieroska, zaniedbana obora spłonęła, od razu tam też miałem swoje, nie znając sprawy, o kurczę, no pewnie ten, ale jak zobaczyłem zdjęcia, mówię, kurczę, no dosyć nowa obora, nawet chyba tam na fajnie wyryte była nazwa firmy, która budowała, no i pytanie, co się wydarzyło, no to już jest przynajmniej dla tych, co będą chcieli tworzyć nowe budynki wiatarskie, no mogliby się tym tematem zainteresować, co się tam wydarzyło. Czy błąd człowieka, czy błąd konstrukcyjny, czy co, no nie wiem, no czy, nie wiem, może ktoś to pomógł. No na pewno ci się co tym interesują, są bliżej, na pewno już znają przyczynę. Ja bym też bym chciał ją poznać, bo może kiedyś naprawdę też wybudujemy, na co zwrócić, może jakiś tam jest, może nie z takich materiałów wybudować, no nie wiem, no jest miliony tych, zobaczcie, muszę popchnąć tego balota. Zagadałem. Też się nie mogę trochę doczekać miesiąca maja, bo wtedy teoretycznie zakładam, że kupię tą prasowiarkę. Chociaż teraz słyszę, że jakieś tam drożyzna stali na świecie, problemy z produkcjami, tam po prostu no, nawet nie chcę się już denerwować, bo też nie chcę się też nastawiać, bo być może nic z tego nie wyjdzie. Ja muszę co najmniej do 2023 zrealizować ten projekt, więc jeżeli nie zrealizuję teraz, no to nic tak mi nie przepadnie, refundacja, więc no ale na pewno nie będę realizował już po sezonie, więc będę, no więc głównie postanowiłem sobie, jeżeli
maszyna, którą zamówiłem, nie będziesz w stanie ją odebrać do maja. Po prostu kupię to, co będzie na rynku. To, co będzie miał jakiś tam dealer. Już nie patrząc na markę, każda prasowijarka jest siebie warta. Nam się nawet rymowało. Tak jak z kombajnami, czy Class, czy New Holland, czy John Deere, czy inne tam marki mają swoje plusy i minusy, więc różni ich troszeczkę cena. Akurat w prasowijarkach nie ma takich zawirowań cenowych jak w kombajnach czy w ciągnikach, więc tu akurat no, można powiedzieć, tak duża różnica nie ma. No jak wszystkie mają podobne techniki, więc co tutaj przepłacać tam. Więc mówię, tak postanowiłem, że na pewno w tym roku nie będę się męczył, będzie ta prasowijarka. Ze względu też na jakość paszy, no słuchajcie, no w tym roku mieliśmy mega popsute te baloty z racji do tego, że zwierzyna nam je przecinała, poprzegryzała. Te klejenia w ogóle, nie wiem czemu, no może słabo, może nie, no w sumie no cały czas jest to same, są te taśmy używane, więc no ale no słabo to wygląda. Bardzo dużo balotów jest troszeczkę spleśniałych. Czy jakościowo już nie tak za dobrze wygląda, chociaż no staram się teraz, póki krowy są przed wycieleniem, skarmiać te takie no wizualnie gorsze, jakie widzę sobie, chociaż no to jest tak, dopiero się zobaczy, jak się go otworzy, dlatego no i przede wszystkim no niby używano, miałem noże, tak naprawdę jakby tych noży nie było, najprawdopodobniej a trawa już była tak przesuszona, i to właśnie się zastanawiam, jak tej nowej będzie. Oddawały się najprawdopodobniej te noże i odskakiwały. I tak naprawdę jakość cięcia jest beznadziejna, w ogóle jakby nie było tego cięcia. Ale to też no, idzie w parze z tym, że późno było koszone, no ale wiem, że tam dużo ludzi pisze, że co wy kosicie, no a ja ciągle tłumaczę, nie mamy wyjścia, bo chociaż no, w tym roku mamy dużo takich, można powiedzieć, pól poświęconych na swoich, na koszenie wcześniejsze, tak? Jakieś żyta, nieżyta, więc troszeczkę odrobiliśmy lekcje. Miejmy nadzieję, że będzie, no w ogóle zadowoleni jesteśmy z tego, że o tej porze więcej jest wody w styczniu, jak była wcześniej, jak z zeszłego roku, więc no może w tym roku aż takiej tej suszy nie będzie, w końcu te trawy czy zboża będą sypały. Chociaż wiecie, jeżeli będzie dobrze wszystko sypało, to i zaraz cena poleci. Znowuż przy bydle nie jest do końca tak, jak będzie to wszystko dobrze, to będzie lepsze mleko. Ale boję się ruszać tematu mleka, bo nie wiadomo, kto to ogląda i zaraz powiedzą, że jesteśmy, że nie mamy legalnej pracy, że wyzyskujemy, gocimy i w ogóle. Ale to tyle, o, już 20 minut, Zenek zapewne to skróci moją wypowiedź, a ja po prostu nie miałem, chciałem się po prostu wygadać. Ostatniego czasu gadam tylko z żoną, a wiecie, o czym można z żoną porozmawiać, o miłych rzeczach na pewno. No i z dziećmi, tak? Dzieci mi to rozdają, tam zachęcam was do oglądania, chociaż nie wiem, czy chyba udostępnił siebie w filmiku, jak córka występuje na przedstawieniu na dzień babci i dziadka. W ogóle mamy dzisiaj dzień dziadka. Ja już nie mam ani dziadka, ani babci z jednej czy z drugiej strony już od wielu lat, więc nie mam okazji powiedzieć im tego, co czuję, więc ale cieszy mnie to, że moje dzieci mają jeszcze z pełny skład z jednej i z drugiej strony i niech z tego korzystają, bo to różnie bywa w życiu. Także więc słuchajcie, dziękuję za to, że mogłem wam cokolwiek powiedzieć. No, Zenek patrzy, kiwa głowa, mówi, chłopie, co żeś nie powiedział. No, także więc to tyle. I co jeszcze? Wygląda na to, że paszy mi wystarczy, więc to też troszeczkę optymistycznie podchodzę do tego, że narobiliśmy się, żeby tą paszę mieć. To jest właśnie problem z tym lusterkiem, że trzeba na wariata, bo słońce pada i nie widać nic.
Dobrze, że jak jest, bym za cholerę nie cofnął. Dobra, to tyle. Trzymajcie się, zdrowia i wszystkiego dobrego. Także tyle, słuchajcie, od Łukasza. Wyjeżdżamy właśnie z pola w tym momencie już w kierunku gospodarstwa. Taki dość spory transport przywieziemy, starczy na około 1,5 tygodnia. I tak w zasadzie, cóż bym wam mógł powiedzieć jeszcze w tym momencie? Ogólnie rzecz biorąc, to muszę umyć wóz paszowy Metal TH. No bo jakby nie patrząc, po długich testach wózek już odjeżdża. Troszeczkę czasu był u nas, ale z racji tego, że były święta, potem nowy rok, firma chwilę nie pracowała, były też jakieś tam problemy zdrowotne. W każdym bądź razie swoje, można powiedzieć, u nas zrobił. Zrobił naprawdę dość spory szmat czasu i dał nam pewną wizję. I teraz muszę wam powiedzieć tak na podsumowaniu w zasadzie tych testów. Ogólnie to tak, miałem Euromilka i miałem, nadal mam jeszcze Metal Techu i dobrze by było to jakoś podsumować. Mam tylko te dwie marki, więc na ten temat będę się wypowiadał. Ciężko jest podjąć też decyzję, ponieważ w obu maszynach, tak jakby nie patrząc, coś mnie jednak w te oko kuje. Poza tym, że maszyny generalnie naprawdę robią swoją robotę i tutaj, jeżeli weźmiemy całokształt do kupy, no to jedna i druga, można powiedzieć, spełnia oczekiwania. Ale o ile w Euromilku miesza zupełnie szybciej i ten czas mieszania jest deko lepszy, to troszeczkę denerwują mnie te przeciwnoże. Ja wiem, że tam można troszeczkę z przeciwnożami pokombinować, zmienić zasuwy i te przeciwnoże też będą, ale mimo to odnoszę się do tego, co testowałem. Nie testowałem tamtej wersji, więc nie będę się na jej temat wypowiadał. Z drugiej strony w Metal Techu, o ile te przeciwnoże są dobrze zrobione, to miesza troszeczkę wolniej. I tutaj też miałem zapewnienia, że konstruktor pracuje nad nową przekładnią, będzie zupełnie inna przekładnia w tym paszowozie, ale fizycznie tego nie testowałem, nie wiem jak to wygląda w praktyce, więc też nie chcę się wypowiadać, bo nie chcę nikogo wprowadzić w błąd, bo być może ktoś z oglądających też stoi przed rozważeniem opcji zakupu takiej, można powiedzieć, maszyny. Często też ludzie gdzieś bazują, ja nie mam, ale sąsiad ma, widziałem jak u sąsiada to pracuje. No dla mnie generalnie to nie jest żadne porównanie ani opinia, bo widzieć a mieć to są dwie zupełnie inne rzeczy i czasami naprawdę można wielkie głupoty, że tak powiem, popełnić, nie mając wiedzy w danym temacie, więc jestem tego zdania, że mówmy prawdę, a to będzie podstawą funkcjonowania wszystkiego. No i także słuchajcie, dzisiaj taki właśnie, można powiedzieć, vlog na spontanie, troszeczkę pogadanki, ale też mniej więcej widzicie, co też można robić. No wozimy, cały czas wozimy baloty, teraz jest na to czas, więc spożytkujemy go właśnie na przywiezienie tej ziemno-kiszonki do gospodarstwa. I to jest to, o czym zawsze mówiłem, że nie musimy się stresować w trakcie sezonu zielono-żniwnego na przywożeniu, zwożeniu, bo możemy to zrobić teraz, kiedy tego czasu mamy dużo. Ja się powiem wam szczerze, chcę wejść w końcu do tego ciągnika, a nawet nie wiem, kupię takie przejechanie się czy cokolwiek, to już sprawia jakąś radość, człowiek z powrotem wraca do tej swojej ulubionej pracy i tak to wygląda. Także słuchajcie, kończę też tym samym dzisiejszy odcinek, tyle w zasadzie w temacie. Myślę, że na ten temat tych patologii takich, gdzie się uderza w rolników, jeszcze warto zrobić jakiś odcinek, pogadankę i warto często o tym mówić, dlatego jeżeli tworzycie też filmiki na YouTubie, mówcie o tym głośno, podkreślajcie to, a na pewno postaramy się tutaj wspólnymi siłami coś działać. Także tyle na dzisiaj, trzymajcie się, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jak widzicie, wracam na normalne tory vlogów, vlogi pojawiają się już mniej więcej systematycznie, także wszystko fajnie działa, także na razie. No i tu jeszcze na samą końcówkę, słuchajcie, odcinka, zobaczcie, smerf stoi, naszego kolegi Stanisława z przyczepami, co to żniwa już, u Stasia się zaczęły, nie, chłopaki przycinają sobie gałęzie, bo niestety wchodzą nam dość mocno w pola, my też mamy ten problem, też się musimy za to wziąć po żniwach, także sobie czyszczą tutaj chłopaki, robią porządki. No i widzicie, każdy rolnik nie śpi, działa, pracuje, taki nasz po prostu zawód. Także teraz to już wszystko, na razie.